To jest nasza kolejna wizyta i kolejne spotkanie samorządowców miasta i gminy Strzelno i mieszkańców wsi Strzelno i gminy Puck. Takim zwieńczeniem tych naszych spotkań i starań było podpisanie dzisiaj listu intencyjnego o podjęciu współpracy, która myślę w najbliższym czasie zostanie doprecyzowana w konkretnej umowie partnerskiej. Myślę, że początki są zawsze trudne, ale ta współpraca, którą dzisiaj tak by podpisujemy legalnie, zaczęła się już rok temu, gdy tutaj dzięki takim zaintegrowaniu strażaków, bo to zaczęło się wszystko jak zadzwonił strażak do strażaka. Tutaj mamy taką Straż Miejską Strzelnie, Straż Pożarną Strzelnie, jest prezes, który mieszka na ulicy Sportowej i tak zadzwonił do waszego prezesa tutaj w Strzelnie i zaczęło się od tego. My w roku ubiegłym mieliśmy Strzelnie na wizycie, oni w tym roku u nas byli na Kujawach i to jest początek. Dzisiaj zalegalizowaliśmy to w formie tego listu intencyjnego. Mam nadzieję, że to się rozwinie na dobra naszych mieszkańców. Dzisiaj Państwo jako delegacja Waszej gminy obserwujecie nasze działania, naszych kół gospodyń wiejskich. Proszę mi powiedzieć, jak wrażenia? Podziwiamy inwencję artystyczną, bo dla nas to jest nowość, takich rzeczy u nas nie ma. Na pewno się wiele uczymy. Czy uda nam się zrealizować podobnie jak u Was, nie wiem, bo to u Was jest to wieloletnia tradycja. Podziwiamy przede wszystkim stroje ludowe, które tu macie. U nas tego się raczej nie praktykuje, raczej mniejszej ilości. I ta inwencja jest wspaniała. Te występy kabaretowe z pieśniami, no... rewelacja. Panie z kół gospodyń są naszą chlubą i dumą. One realizują wiele projektów, które związane są z życiem publicznym i społecznym gminy. Są wszędzie, robią wiele imprez cyklicznych, zajmują się, co jest w tej chwili też bardzo ważne, ochroną środowiska, kulturą, sportem, współdziałają z ochotniczymi strażami pożarnymi. To jest wszystko, można powiedzieć, to jest taki nasz mały fenomen, że mamy tyle organizacji, stowarzyszeń, które chcą działać. Działają przede wszystkim dla siebie i dla tych środowisk, w których mieszkają. A taka współpraca, którą będziemy realizować z miastem Strzelno, zawsze pokazuje nowe obszary i możliwości. Zawsze się coś nowego odkrywa u kogo się nie zna i też jestem przekonany, że ta wzajemna współpraca otworzy nowe pola współpracy, ale również tak jak po raz pierwszy tutaj pan burmistrz jest na takim turnieju kół gospodyń wiejskich, zapewne nasz spotka też wiele ciekawych spraw i rzeczy związanych z kulturą gminy Strzelno, bo patrząc w historię, ma bardzo bogate tradycje kulturalne. Mamy wiele wspólnych rzeczy, ale to dopiero na zasadzie wymiany, współpracy na polu sportu, kultury, ochotniczych straży pożarnych, no i oczywiście wymiany samorządowej. Czy coś jeszcze, panie burmistrzu? Chciałbym podziękować za zaproszenie tu panu wójtowi, władzom gminy Puck, za waszą gościnność. My jesteśmy teraz po raz kolejny na Kaszubach i jesteśmy zauroczeni waszą gościnnością i chcielibyśmy was tak samo godnie przyjąć na terenie Strzelna. Dziękuję bardzo.